Łukasz Łocur, dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na rozmowę Echo 24. Dziś wieczorową porą wyjdziemy do Państwa z takim apelem. Pogódźmy się na święta. To tak naprawdę tytuł pewnej akcji. Moim Państwa gościem jest pani Agata Janus, koordynator Dzień pogotowia dobry. Mediacyjnego z Fundacji Dom Pokoju. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze. Witam. Po raz drugi Wrocławskie Pogotowie Mediacyjne organizuje taką przedświąteczną akcję Pogódźmy się na święta, podczas której, no właśnie, czy to będzie aż i tylko zachęcanie wrocławian do tego, aby skorzystali z mediacji, no ale także nauczyć tak naprawdę takiego normalnego dialogu, to znaczy jak powinniśmy ze sobą rozmawiać, bo okazuje się wbrew pozorom, że to też sztuka. Tak, my będziemy zachęcać wrocławian do tego, żeby mediować, żeby chcieli sami skorzystać z mediacji, ale też będziemy zachęcać przede wszystkim do rozmów, bo tak naprawdę mediacja to jest taka rozmowa, czyli to jest dialog między stronami, rozmowa między stronami po to, żeby załagodzić jakiś spór, żeby dogadać się w jakiejś kłopotliwej kwestii, a czasami mediacja tak naprawdę przydaje nam się w codziennym życiu. My też jako Fundacja Dom Pokoju współpracujemy ze szkołami i uczymy mediatorów rówieśniczych, czy pokazujemy im, jak mediować w szkołach. Więc nie tylko dorośli, ale też czasem kilkunastoletni nastolatkowie czy uczniowie szkół podstawowych już doskonale wiedzą, co to jest mediacja i potrafią tą mediację zastosować w praktyce. Wyszliście tak naprawdę problemowi naprzeciw, to znaczy rzeczywiście statystyki pokazywały do tej pory, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Nie wiem dokładnie jak ze statystykami, ale na pewno zbyt mało wiemy o mediacjach. I naszym celem jest też informowanie o tym, że coś takiego jak mediacje w ogóle funkcjonuje, w ogóle istnieje. Zachęcamy do tego właśnie, czy promujemy dialog, czy zachęcamy do rozmowy, ale też przede wszystkim chcemy powiedzieć wrocławianom, że od 2 lat funkcjonuje pogotowie mediacyjne i mogą za darmo skorzystać właśnie z mediacji, mogą spróbować w taki sposób się pogodzić. I zachęcamy też do tego, dlatego że to jest dużo łatwiejsza, szybsza i tańsza metoda rozwiązywania konfliktów niż na przykład wieloletni spór, który ciągnie się w sądzie. Bo mówimy tak naprawdę o szybkim sposobie na rozwiązywanie rozmaitych sporów. Nawet tych, które miały kiedyś miejsce albo powinny mieć na przykład na drodze sądowej. Tak, dokładnie. Taka ugoda zawarta na mediacji, na przykład w sprawie rozwodowej, może być przedstawiona w sądzie i tak naprawdę ta ugoda mediacyjna ma po prostu moc wiążącą. Więc tak naprawdę strony, na przykład właśnie małżonkowie, którzy chcą się dogadać w kwestii opieki nad dzieckiem, mogą na mediacji, takiej na przykład bezpłatnej mediacji w pogotowiu mediacyjnym, ustalić te warunki opieki nad dzieckiem i przedstawić to później jako w sądzie, a od paru lat już w polskim prawie taka ugoda jest równoznaczna i ma moc wiążącą. Pani koordynator teraz nakreśliła poważny problem, dość konkretny, ale chciałbym powrócić do początku tej drogi. To znaczy, rzeczywiście pojawia się sytuacja sporna. Gdzie tutaj we Wrocławiu możemy trafić? W jakie konkretne miejsce? Jak prosić o taką pomoc właśnie mediatora? My funkcjonujemy na ulicy Łokietka 5/1 w siedzibie Fundacji Dom Pokoju. Jest specjalnie przygotowany gabinet mediacyjny. I tak jak powiedziałam, od 2 lat już funkcjonujemy pod nazwą właśnie Pogotowia Mediacyjnego. Po rozmowach z gminą Wrocław i właśnie finansowaniu gminy Wrocław u nas utworzono ten gabinet mediacyjny. I tam koordynujemy ten projekt i tam mediuje 10 mediatorów. Na co dzień jesteśmy do dyspozycji Państwa. Można się dogadać z nami, czy spotkać z nami zarówno tam na miejscu, jak i zadzwonić pod numer 538-208-660 albo napisać maila na pogotowie.mediacyjne@wcrs.wrocław.pl. I właściwie od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 można codziennie skorzystać z tych mediacji. Czasami też umawiamy mediacje w weekendy i właściwie w każdym dogodnym dla stron terminie, bo czasami strony wolą dogadać się, czy mają czas przed południem, czasami ludzie mają czas dopiero bardzo późno po południu i my wychodzimy im naprzeciw i tak naprawdę umawiamy mediacje codziennie. Chciałbym jeszcze zapytać tak naprawdę o samą obecność osoby trzeciej, czyli właśnie mediatora, bo rozumiem, że nie powinniśmy czuć żadnych obaw przed przystąpieniem do tego typu mediacji, do tego typu rozmów, właśnie, że jest taki rozjemca, prawda, bo on taką funkcję pełni. Proszę, powiedzmy również tak od strony technicznej, jak to wygląda. Przychodzą właśnie 2 zwaśnione strony, no i ktoś widocznie nie podołał temu, aby rozwiązać problem na własną rękę, no i co wtedy?
Przede wszystkim mediacja jest bardzo dobra w momencie właśnie, kiedy w grę wchodzą duże emocje, więc bardzo dużo tych sytuacji spornych właśnie w rodzinie, czy spory między sąsiadami. I tak naprawdę wtedy, kiedy nie potrafimy się pogodzić, czy nie potrafimy porozmawiać ze sobą spokojnie, wtedy mediator może nam pomóc ten właśnie spór, przygotować grunt pod taką rozmowę właśnie między stronami, albo w jakiś sposób spróbować też pokierować tymi stronami, żeby potrafiły wypowiedzieć swoje, to co im leży na sercu. Ale do tego oczywiście, wejdę w słowo, muszą być odpowiednie warunki spełnione. To jest tak, że rzeczywiście tworzycie Państwo taką atmosferę bezpieczeństwa, tak ważnej poufności, no i chyba co równie ważne, takiej równości pomiędzy tymi dwoma stronami. Tak. To jest taki punkt wyjścia właśnie. Przede wszystkim właśnie mamy przygotowany specjalny gabinet mediacyjny. To jest bardzo takie komfortowe miejsce i neutralne też, bo jednym z warunków właśnie przeprowadzenia mediacji jest takie neutralne miejsce. Czyli na przykład jeżeli to jest spór rodzinny, to nie może się odbyć w domu, bo to też wpływa na emocje stron. Drugą taką bardzo ważną rzeczą i właściwie powiedziałam kluczową, między innymi z mojego punktu widzenia, jest dobrowolność. To znaczy często jest tak, że do nas się zgłasza jedna osoba, która chciałaby podjąć taką mediację z kimś, ale nie ma zgody drugiej strony. I to jest taki warunek graniczny, właściwie wtedy już nie możemy podjąć takiej mediacji, bo te dwie strony muszą chcieć się dogadać. One tak naprawdę wypracowują to stanowisko, one dochodzą do ugody bądź nie dochodzą do niej, bo takie sytuacje też się zdarzają. I czyli tak naprawdę tutaj Państwa rola tak naprawdę się kończy, czy może wręcz przeciwnie zaczyna, kiedy rzeczywiście potrzebujemy tą drugą stronę i to tak jak przy walce z nałogiem, ona musi po prostu chcieć przyjść i chcieć tej zmiany, prawda? Dokładnie. No, nasza rola tam się zaczyna o tyle, że wchodzi mediator i mediator mediuje, ale to tak naprawdę strony rozmawiają, strony wypracowują stanowisko, a tak jak powiedziałam, mediator tylko przygotowuje grunt pod tę rozmowę, sprawdza, czy wszystkie warunki tych mediacji rzeczywiście są dopełnione, warunki takie jak właśnie dobrowolność, akceptowanie osoby mediatora, czy właśnie neutralność tego miejsca i przede wszystkim poufność. To wszystko zapewniamy i w pogotowiu mediacyjnym właśnie, tak jak powiedziałam, ono powstało po to, żeby zadbać o jak najwyższe standardy właśnie w tych mediacji we Wrocławiu dla wszystkich. Chciałbym w takim razie zapytać już o sam spór, to znaczy proszę powiedzieć Pani Koordynator, czy każdy rodzaj sporu tak naprawdę może zostać poddany mediacji? De facto tak. Wiadomo, że bardzo dużo tych spraw to, tak jak powiedziałam, są sprawy rodzinne. Rzadziej do nas kierowane są sprawy gospodarcze, czy rzadziej zgłaszają się ludzie, którzy chcą mediować w sprawach gospodarczych, ale to też oczywiście się zdarza. Czasami są to spory sąsiedzkie, czasami są to spory między lokatorem, a na przykład kimś, kto zarządza całym budynkiem albo spółdzielnią. Czasami są to spory firmowe, czy na przykład nieporozumienie w zespole projektowym. To też bardzo często się zdarza i warto wiedzieć, to powinni wiedzieć nie tylko właśnie tacy, jakby tylko obywatele, ale też na przykład ci prowadzący firmy, czy zarządzający projektami, że tak naprawdę bardzo często mediacje mogą pomóc w rozwiązaniu takich konfliktów. Zatem warto skorzystać z usług doświadczonych, profesjonalnie wyszkolonych mediatorów. Chciałbym jeszcze powrócić tak naprawdę do zasad samych mediacji. To znaczy, czy są jakieś warunki, które rzeczywiście muszą zostać spełnione, kiedy rzeczywiście być może ktoś z oglądających nas telewizorów dojdzie do wniosku, że z takiej mediacji chciałby skorzystać. Tak, czyli tak jak powiedziałam, przede wszystkim dobrowolność. Musimy wiedzieć, że ta druga strona, z którą chcemy mediować, chce się zgodzić. Jeżeli te obie strony chcą się zgodzić, to nie ma problemu i możemy zawsze taką mediację umówić. I to jest tak w praktyce, że po prostu strony przedstawiają swoje punkty widzenia i poszukujecie Państwo rozwiązania. Oni poszukują rozwiązania. Oni poszukują, aha. Dokładnie. Mediator nigdy nie może narzucać rozwiązania, nigdy nie sugeruje. On pilnuje właśnie, żeby ta neutralność i jakby ten grunt był przygotowany pod to, żeby strony mogły same ją wypracować. I tak naprawdę to jest, wszystko chodzi o rozmowę i o dialog, od którego zaczęliśmy. Czyli o umiejętność wypowiedzenia tego, co tak naprawdę nam leży na sercu i umiejętność wysłuchania tej drugiej strony, postawienia się często w jej sytuacji i spróbowania właśnie ustalenia pewnego konsensusu. No brzmi to dosyć łatwo. Ja już bym się chciało zapytać, jak to wygląda tak naprawdę w praktyce, ale zapytam tak naprawdę, jeśli stronom uda się dojść do porozumienia, to znaczy stworzyć takie wspólne ustalenia, czy to na przyszłość, czy nawet wyjaśnić samą przyczynę sporu. Co wtedy? To znaczy no, wychodzą tak naprawdę ci ludzie od państwa i czy to jest jakoś formalnie usankcjonowane, to co udało się osiągnąć właśnie na podstawie mediacji?
To wszystko zależy od tego, co strony chcą ustalić. Na początku mediator prosi też, odczytuje taki dekalog mediatora, w którym są właśnie te wszystkie zasady, o których powiedzieliśmy. I prosi też właśnie strony o to, żeby założyły, z czym tak naprawdę chciałyby wyjść, co jest tak naprawdę celem. Zawsze ta mediacja musi mieć konkretny cel. Jest jakaś konkretna sprawa, o której chcemy mediować. Czasami jest to wiele spraw, na przykład jak w przypadku rozwodu, to nie tylko są kwestie podziału majątku, ale też, tak jak powiedziałam, opieki nad dzieckiem. Czyli jakaś formalna ugoda musi być. Tak. I wtedy przeważnie strony decydują się na formalną ugodę. Z naszego punktu widzenia oczywiście nie jest to wymagane, ale to strony tak naprawdę potrzebują tego później właśnie jako dokumentu potwierdzającego tą ugodę. To oczywiście mediator też jest jakby świadkiem tego, ale on nie może występować na przykład jako świadek w sądzie. Mediacja zakłada właśnie tą poufność i neutralność. Dlatego przeważnie na koniec takich mediacji jest spisywana jakaś ugoda mediacyjna, jeżeli do niej dojdzie. Bądź mediator stwierdza brak ugody i strony rozstają się. To jeszcze tak na marginesie, pani Agato, chciałem dopytać. To rzeczywiście zmienia, a powinien zmienić nasz sposób spojrzenia na samą instytucję sądu i na przykład adwokata, że właśnie nie powinniśmy na to sobie patrzeć jak na mediatorów, bo mówimy tak naprawdę o innych rzeczach, prawda? Tak, oni są mediatorami, mogą być oczywiście, czy mogą mediować, ale to na pewno nie można łączyć tych funkcji. W każdym razie warto na pewno przemyśleć te kwestie, kiedy udajemy się do sądu i spróbować najpierw mediacji, bo tak jak powiedziałam, to jest przede wszystkim dla nas o wiele szybszy sposób, dla nas, czyli dla zainteresowanych, o wiele szybszy, o wiele też skuteczniejszy i dla nas jako społeczeństwa generuje dużo mniejsze koszty. Więc tak naprawdę warto spróbować mediacji. Oczywiście nie zawsze strony potrafią się dogadać, ale warto chociaż spróbować siąść, spróbować chociaż mediować i spróbować porozumieć się właśnie w ten szybki i taki dużo skuteczniejszy tak naprawdę sposób. Bo takie spory nie ciągną się latami. Nawet już nie mówiąc o sprawach rodzinnych, takie typowe sprawy sąsiedzkie, które czasami potrafią naprawdę bardzo długo się ciągnąć, generują ogromne koszty sądowe dla całego społeczeństwa. Dlatego proponujemy każdemu we Wrocławiu taką darmową mediację. A do tego jeszcze ten niepotrzebny stres, bo przecież o nim też nie powiedzieliśmy. No oczywiście, tak jak pani zaznaczyła, z praktyki państwo wiecie, że nie każda mediacja musi zakończyć się zawarciem jakiejkolwiek satysfakcjonującego porozumienia obu stron. No ale chciałem dopytać, czy rzeczywiście sam fakt, i państwo widzicie z praktyki tego, że te dwie strony zwaśnione, dwie strony konfliktu wyraziły chęć w ogóle na rozmowę, to też już można odczytać jako pewnego rodzaju sukces, że ktoś w ogóle przystąpił do dialogu? Oczywiście. Z naszych też statystyk jakby wynika, że tak naprawdę to tylko 1/3, 1/4 gdzieś spraw, które w ogóle jakby są do nas zgłaszane, tak naprawdę później dochodzi do mediacji. Bo często dzwoni jedna strona, ktoś, kto chciałby się porozumieć, a my kontaktujemy się z drugą stroną i okazuje się, że ta druga strona nie chce mediować. Więc tak naprawdę, jeżeli już siądziemy w ogóle do mediacji, to można uważać za taki mały sukces, pierwszy sukces właściwie, tego, że strony chcą się porozumieć. Bardzo dobrze jest, jeżeli wypracują jakąś ugodę, ale ja myślę, że też dla nich bardzo ważne czy znaczące jest to, że potrafią chociaż siąść i wysłuchać tej drugiej strony i wypowiedzieć swoje kwestie. Z pewnością dla wielu osób nas oglądających, dla samych wrocławian i dolnoślązaków, mediacja wciąż nie jest znanym sposobem na rozwiązanie sporu. Chciałbym powrócić do państwa kampanii, bo to było również punktem wyjścia do naszej rozmowy. Pani koordynator, proszę powiedzmy, to ładnie wyglądające ulotki, ja rozumiem, że one już jutro, proszę potwierdzić, bo zaprzeczyć, będą krążyły również po Wrocławiu. Tak, jutro mamy akcję Pogódźmy się na święta i są takie specjalnie przygotowane, ładne właśnie ulotki, właściwie w formie kartek, na których tak naprawdę możemy napisać świąteczne życzenia i podarować je może komuś, z kim właśnie jeszcze mamy spór. Będziemy jutro, czyli 2 grudnia, od godziny 14 do 19 w Pasażu Grunwaldzkim. Tam na dole przy scenie będzie zamontowany nasz pawilon mediacyjny. I tam będzie można właśnie spotkać się z mediatorem, dowiedzieć się, czym są mediacje. Będziemy rozdawać też te ulotki i zorganizujemy też takie przyjemne spędzanie czasu dla dzieci. A bezpłatne konsultacje rozumiemy również przede wszystkim też. Tak, i bezpłatne konsultacje również. Oczywiście nie mediacje, bo to nie jest miejsce dobre do mediacji, ale konsultacje, więc jeżeli mieliby państwo jakieś pytania odnośnie tego, czy na przykład wasza sprawa mogła być mediowana, czy chcielibyście już ustalić jakiś termin, to zapraszamy bardzo serdecznie właśnie jutro do Pasażu Grunwaldzkiego i zapraszamy też do kontaktu telefonicznego, jak powiedziałam, pod numerem 538-208-660 albo pod adresem e-mailowym pogotowie.mediacyjne@wcrs.wrocław.pl. I tam też na stronie
poradnictwo.wrocław.pl można znaleźć więcej informacji o samym pogotowiu. Te wszystkie, o których mówiliśmy, czyli zasady mediacji, a także to, kto mediuje, gdzie, jak to dokładnie wygląda. Na tych ulotkach, które tutaj widzimy, są również konkretne hasła. I czy rzeczywiście jutro także będzie można porozmawiać o dość ważnym punkcie, jakim jest konflikt w rodzinie, o którym często się głośno nie mówi, bo nosimy też te wszystkie bolączki w sobie, mówiąc bardzo ogólnie i w wielkim skrócie. I stąd też moje pytanie, czy jutro właśnie będzie można posłuchać między innymi o mediacjach, raz w sprawach związanych z rodziną, dwa cywilnych, o których również Pani dzisiaj powiedziała. Tak, o 15, zaczynamy o 14, a o 15 będzie można właśnie spotkać się z mediatorem w sprawach rodzinnych. On będzie rozjaśniał dokładnie, jak można takie spory rozwiązać, będzie może podpowiadał pewne rzeczy, jak w ogóle siąść do takiej mediacji, jak spróbować mediować właśnie w tych sprawach rodzinnych. A o godzinie 17 spotykamy się z mediatorem, który specjalizuje się w sprawach cywilnych. Więc zapraszamy serdecznie od godziny 14 do 19, tak jak powiedziałam, jutro w Pasażu Grunwaldzkim. I oczywiście żadnych tematów, tak jak Pani powiedziała, się nie boimy. Tak, żadnych się nie boimy. Wszystko tak naprawdę, każdy spór, każdy problem, każdy konflikt między dwiema stronami nadaje się do mediacji. Bardzo Pani dziękuję za te informacje. Ja również dziękuję. Agata Janus, koordynator pogotowia mediacyjnego z Fundacji Dom Pokoju, była moim i Państwa gościem. No i również przyłączamy się oczywiście do tego zaproszenia, bo to już jutro 2 grudnia, a wszystko również bezpłatnie, co jest równie ważne. I to wszystko w dzisiejszej rozmowie Echo24. Życzymy Państwu raz jeszcze spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Dobranoc.